jest dobra, już nie będziemy przeżywać, nie? Nie, no dobra. Matka wie? Że ci piesz? Zostawię to do komentarza po prostu. No ale co ludzie powiedzą? Co? To co zawsze, nic dobrego. Nie, no co ty, przecież. Ale 87% to... głosów jest pozytywnych. 87,6, no to można powiedzieć. Że większość. Tak. Nie wiem, no ja ostatecznie wolę chyba taką wersję niż tort w wersji klasycznej. No i jest to z pewnością łatwiejsze dla rodziców. To? No. Czyli ja nie wiem, no dla innych łatwiej byłoby iść kupić torta i podzielić po prostu, tylko że... No po prostu wiem, jak to wygląda, no to nie są pierwsze urodziny, które robimy. Nie wiem, czy drugi raz bym to zrobiła, chyba ostatecznie wolałabym kupić torta i później liczyć się z tym, że się go wyrzuci w połowie, ale... No ale dobra, no spróbowaliśmy czegoś innego. A liczyłaś koszty? Tak. Co się bardziej opłaca? Nie wiem, no, co się bardziej opłaca. Oj, dobra, to nie pierwsze urodziny, nie ostatnie, nie ma co. Wiem. Już. No to tak zawsze jest, że jednym się podoba, innym nie. To znaczy nie, jednym się nie podoba jedno, a innym się nie podoba drugie. Bo jednym się nie podoba bardziej, innym się nie podoba mniej, ale się nie podoba. Na filmie z lisem z jednej strony zostaliśmy uświadomieni, że zwierząt się nie dokarmia, bo... A z drugiej tam, opieprzeni, że się nie dokarmia. Tak, a z drugiej opieprzeni, że nic nie dostały. Kocham internet po prostu. Zresztą nie, to nie tylko internet. Tak nie, internet. Nie, ludzie tak myślą, co, tak normalnie też. Nawet jak ci nie napiszą, to... Ale nic, no ja tam mnie uczyli, że się dzikich zwierząt... Nie, to wcale nie jest to, co ludzie myślą. To jest to, co mogą napisać. No, też fakt. To tak. No i co to teraz będzie z tym? I zanosimy to tam, czy to czeka tutaj? Właśnie boję się, że jak to teraz tam zaniesiemy, to ptaki to rozniosą, bo nas teraz tam nie będzie. A, no tak. No. Także lepiej niech to sobie tu stoi. Mam nadzieję, że kot się tym nie zainteresuje, a ja powoli zacznę wynosić te rzeczy pod wiatę i dmuchać balony, a potem się pójdę czesać. Dobrze, to ja niestety... Kosisz dalej. Kuszę dalej. Ale nie, gdyby ktoś chciał przyjść skosić w przyszły piątek, to ja się zgadzam. No. Oczywiście się odwdzięczę. Oczywiście. Ty pokosisz u niego innym razem, tak? To zależy, jak ma duży ten trawnik. No, no jeśli taki... Jak ma mały. 2x2, to... No dobra, dzieci mogą być zdziwione trochę tym tortem, myślę. No wiem. Nie, rodzice też. Więcej tego nie zrobię. To jest pierwszy i ostatni raz, kiedy taki eksperyment zrobiłam. Ale... ale już nie zamierzam teraz tego odkręcać. Czy myślisz, że naprawdę dla dzieci to obecność tortu na urodzinach jest też tak ważna? Myślę, że w ogóle inne rzeczy się liczą. Wiesz, co się liczy? Hajs. Szacunek ludzi ulicy. Dobra. Stań tutaj, to zrobię ci zdjęcie z tym dziełem. O, uwaga. Z tortem. Mamy to. Świat się dowie, Barbara. Jaką jestem... No. Matką. Wiem. Dobra, słuchaj, bo my tutaj czas wiem, mam. Wiem, ja też idę to skończyć, zaraz bo przyjedzie, chcę mieć to już, wiesz, dmuchanie. Chcę mieć to już za łba. Dobra, no, to trzymaj. Tyle? To już kończymy, tak? Na jak pewno. Chcesz, nie wiem, jak masz coś jeszcze. To... Nie mam nic do dodania, dlatego właśnie kończę w tym miejscu, bo no jeszcze rzucę okiem. No. Co myślicie? Nie, no dobra, napiszcie, po prostu mnie tam nie gnębcie bardzo, bo ja wiem, sama nie jestem zachwycona, ale jest jak jest. Dobra, już nie będę powtarzać kolejny raz. Tyle, będzie, nara.